Stary Rynek 1, Łukasz Kamiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu, jak co środę, zielonogórscy radni, Kazimierz Łatwiński z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dzień dobry, panie redaktorze, panie Andrzeju, witam Państwa. I Andrzej Bocheński, Zielona Razem, dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana Kazimierza i Państwa też. No, jak się panowie serdecznie przywitali? Panowie, ja wiem... Bo my się lubimy. No, oczywiście. Co tu ma do rzeczy? Panowie, ja wiem, rozmawiałem z wami telefonicznie, też kilka razy kontaktowaliśmy się. Wiem, że jesteście po urlopie, nie wiem, czy się jeszcze wybieracie. Zapytam, jeżeli nie jest to tajemnica, jakim środkiem transportu na ten urlop się wybieraliście? Koleją, samochodem, samolotem, może PKS-em, panie Kazimierzu? Tym razem podróżowałem samochodem. Samochodem, a pan, panie Andrzeju, też? Samochodem. Pytam o te środki transportu publicznego z racji... Omijałem dojazd nad morze drogami alternatywnymi. Świetny pomysł, To już pierwszy wniosek widzowie mogą wyciągnąć. Warto w tym okresie wakacyjnym, rzeczywiście widzimy co weekend praktycznie, co się dzieje na trasie S3, ale to wynika głównie... Zostawiać możliwości dojazdu tym ludziom, którzy naszego terenu nie znają, niech oni tymi głównymi drogami jadą z tego Śląska, tam Dolnego Śląska Górnego, a my możemy sobie... naszymi pięknymi drogami wojewódzkimi naprawdę... Tak, jak ktoś zna te alternatywne trasy, to oczywiście polecamy, żeby z nich korzystać. Ja zacząłem, wrócę do tego wątku, od transportu zbiorowego, publicznego, od takiego pytania. Otóż mamy taką statystykę, że w lipcu z lotniska w Babimoście odleciało 1700 pasażerów. To o 1000 więcej niż w roku ubiegłym. Niesamowity skok. Panie Kazimierzu, ja zacznę od pana. Z czego może wynikać taki skok? No, przede wszystkim jest inny przewoźnik, który podstawia większy samolot, 78-miejscowy, a poprzedni miał 33 miejsca i ten większy samolot niejednokrotnie już leciał z kompletem pasażerów, więc to daje... A ceny zostały te same? Bo ja się nie orientuję, przyznam się szczerze. Przewoźnikiem jest nasz narodowy przewoźnik, czyli LOT, i doświadczenie LOT-u umożliwia i w ogóle polityka taryfowa LOT-u umożliwia stosowanie różnych niższych cen biletu w pewnych okresach z założeniem, że ktoś wcześniej kupuje bilet, więc tutaj można naprawdę polecieć taniej, wykorzystując jakby optymalną dla siebie opcję. Więc oczywiście, jeżeli ktoś kupuje bilet w ostatniej chwili, to trudno liczyć na jakiś bardzo tani bilet, ale tutaj kupując bilet, wchodząc na stronę internetową, można jakby zauważyć, że te ceny biletów naprawdę są często okazyjne. Panowie, jeżeli chodzi o pasażerów, to widać potencjał tego lotniska, użyję takiego słowa, nie wiem, czy troszeczkę nie na wyrost, bo ten wzrost może o tym świadczyć. Ale panie marszałku, lotnisko w Babimoście to jest, no początek lotniska w Babimoście, jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to jest okres, kiedy Andrzej Bocheński był marszałkiem, tak? Tak, to prawda. Czy wtedy? To prawda, i wtedy właśnie, jak to Kazimierz nazywa, z narodowym przewoźnikiem, z LOT-em komunikowaliśmy się. Co daje LOT, skąd są te przyrosty? Zielona Góra weszła w siatkę połączeń LOT-u, tak? Czyli lecisz gdziekolwiek z LOT-em, to ten LOT tak naprawdę dowiezie cię do Warszawy praktycznie za darmo. Tak, bo to w cenie biletu do Barcelony, bo liczy się trasa gdzieś tam. Tak, bo oni to potrafią liczyć, Kazimierz o tym wspominał. Ale ja chciałbym wrócić do tego, jak zaczynaliśmy jakby odbudowywanie tego lotniska. I muszę Państwu powiedzieć o rzeczy, o której dzisiaj się tak naprawdę nie mówi. Jeden lot dziennie, tam i z powrotem, a nawet dwa regularne połączenia, to dla takiego potencjału to jest nic, tak? To jest ziarenko piachu. Mało się o tym mówi, nie wiem, jak w Urzędzie Marszałkowskim się tym zajmują i oceniają, bo nie mam okazji. Natomiast myślą przewodnią tego lotniska było, żeby go ożywić lotami pasażerskimi, czyli żeby ono zaczęło funkcjonować, żeby miało wszystkie urządzenia i ściągnąć tutaj co najmniej loty cargo na zaopatrzenie Berlina. No my poza tym, że uruchomialiśmy to lotnisko, to proszę zauważcie, że dorobiliśmy do tego sieć dróg. No dzisiaj ona już jest pełna.
czyli do dwójki, dojechać do dwójki, do trójki z tego lotniska, to jest rzut beretem, minuty nawet samochodu ciężarowego. Tam jest zawiązana spółka z gminą Babiwą, jeszcze kilka podmiotów. Tam jest miejsce na magazyny cargo, tak? Chociażby w tych starych bunkrach, gdzie były przetrzymywane, czy to były hangary dla samolotów wojskowych. Tam jest przepiękny teren do wykorzystania gospodarczego. To szkoda, że to się nie dzieje. Ja mówię, co planowaliśmy. Oczywiście. Nie oceniam moich następców, bo nie wiem, co. A może oni się żyły wypruli i się nie udało. Ja nie mam oglądu co do tego, tak? Natomiast już wtedy wiedzieliśmy, że Poznań-Ławica ograniczy loty nocą. I to się dzieje, oczywiście. Mają zgodę od wojewody poznańskiego na chyba 10 lądowań w nocy i to też takie naciągane, no bo wojewoda nie chce tam im sypać piachu w tryby. Lotnisko w Berlinie ograniczone loty nocą, a cargo, towary latają nocą. Do Babimostu jak wyląduje jakiś ciężarowy samolot, to nawet Babimoście nikt nie zareaguje, bo on ma taki nalot, że nikomu nie przeszkadza. Więc tutaj albo się mało o tym mówi, tak? albo się nic nie robi. Bo może jest zły okres, tak? Może jest zły okres, może ciężko pracują, a się nie udaje, nie ma pojęcia. Będziemy o to pytać w Urzędzie Marszałkowskim. Panie Kazimierzu, pana dopytam, jak pan ocenia ten pomysł? No bo to też jest druga strona medalu. Mamy loty pasażerskie, lotnisko funkcjonuje. Udało je się ożywić w pewnym sensie, to pokazują te wskaźniki pasażerów. To może teraz jest właśnie ten moment, żeby zająć się tym transportem towarów po prostu. No z tego co wiem, to takie próby są podejmowane, żeby ściągnąć na lotnisko w Babimoście jednego z operatorów tych przesyłek ekspresowych, tak, bo to są takie, to charakter tych przesyłek jest taki, że się je wozi też samolotami. To jest też taki cały czas kierunek wytyczony i on powinien być zrealizowany. Kierunek realizacji różnych usług okołolotniczych na tym lotnisku. Serwisy i inne rzeczy. Oczywiście. Naprawami samolotów, tankowaniem i tak dalej. Bo to nie tylko pasażerami portlotniczy żyje, prawda? Uważam, że tutaj powinno być więcej odwagi, jeżeli chodzi o władze wojewódzkie. Mam na myśli również sejmik, tak? Jeśli chodzi o wyznaczenie i zorganizowanie nowych kierunków dla ruchu pasażerskiego, dlatego że jednym z powodów tego wzrostu skokowego liczby pasażerów jest to, że linia kolejowa między Poznaniem a Warszawą jest w remoncie. Z pewnością, tak. I czas przejazdu pociągiem wydłużył się z 4 do 5,5-6 godzin. I dlatego doskonałą alternatywą jest przez jeszcze półtora roku latanie z Babimostu, natomiast trzeba się przygotować i liczyć się z tym, że po tych remontach na kolei ten czas niezbyt znacząco, ale być może nawet o 15 minut się przejazdu do Warszawy skróci, więc może zejść poniżej 4 godzin. Więc już teraz trzeba zrealizować, moim zdaniem, tą ideę lotów na przykład na Wyspy Brytyjskie, które w przypadku Polski, to jest taki kierunek obarczony niewielkim ryzykiem. Tak, ja pamiętam taką ryzykiem sondę, którą organizował Urząd Marszałkowski na swoich stronach internetowych i pytano pasażerów, pytano ogólnie Lubuszan, jaki kierunek wybraliby poza Warszawą, jeżeli chodzi o połączenie lotnicze z Babimostu, padło na Londyn, tak więc to chyba pokazuje, ale to z racji chyba też tego, że po prostu dużo Lubuszan wyjechało za chlebem gdzieś tam na Wyspy Brytyjskie i to jest ten kierunek. Panowie, króciutko jeszcze o kolei, z perspektywy dworca PKP w Zielonej Górze. To Kazimierz. Ale byli panowie na dworcu, panie Andrzej. Miał pan okazję widzieć, jak po remoncie wygląda dworzec? Oczywiście. Jak wrażenia? Zapytam. Nie wiem, czy pan podróżuje koleją, czy nie. Byłem w ostatnim kwartale raz w Warszawie pociągiem tam i wracałem, więc na tym to moja podróż polega. Nie wiem, czy... Natomiast przyjmowałem gości i odprowadzałem gości na dworzec. Naprawdę to już jest cywilizowane miejsce. No, nie ma tam się co zachłystywać, XXI wiek w końcu. Oczywiście. Ale można powiedzieć, lepiej późno niż wcale i fajnie, że to tak wygląda. Ten trzeci peron ślepy dorobiony dla szynobusów. No,
ta infrastruktura, tak dla laika jak ja, jest wykorzystywana z dużym potencjałem. Panie Kazimierzu, a jeżeli chodzi o taką infrastrukturę torową, która po prostu posłuży nam do tego, żeby tym pociągiem rzeczywiście ten czas dojazdu się skrócił. Bo dworzec dworcem oczywiście, ja rozmawiałem z pasażerami, windy dla osób niepełnosprawnych wszyscy zachwalają. Ale jeszcze tylko ten interaktywny rozkład jazdy. Taka drobna uwaga, tak? Po tej nawałnicy, która miała miejsce miesiąc temu, niestety windy są nieczynne. Przypuszczam, tak, że one mogłyby być szybciej naprawione, ale procedury związane z remontami w takich przypadkach, być może jakieś zapisy, umów, sprawy związane z ubezpieczeniami, to jest... powodują, że one nie działają. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostaną uruchomione i cały czas opóźnia się uruchomienie takiej nowości, dynamicznej informacji pasażerskiej w samym budynku dworca. W samym budynku dworca, z tego co wiem, bo wczoraj na ten temat jeszcze z panią kierownik dworca rozmawiałem. No, są tam prace, toczą się, tak? No, uważam, że te urządzenia powinny być uruchomione jak najszybciej. No i cały czas myślę, że na dniach to nastąpi, według moich informacji, rozpoczęcie tej dokończenia inwestycji dworcowej, czyli budowy wiat peronowych na peronach, tych peronów po stronie miejskiej i przedłużenia tunelu oraz tych jeszcze pozostałych elementów, które tam mają być wykonane. No panowie, jak to poskładamy w całość i dołożymy do tego port lotniczy w Babimoście, z którego lata więcej osób, wyremontowany dworzec PKP, zakończenie, no trochę się przedłużają te prace na S3, ale to też będzie lada moment do 2019 roku, już całość łącznie z tymi mostami ma być gotowa, to pokazuje, że Zielona Góra naprawdę na zachodniej ścianie Polski będzie jednym z najlepiej skomunikowanych miast. To jest naprawdę nasza duża, ogromna szansa, po prostu krótko. Jeszcze komentarz w tym temacie i przejdziemy do spraw miejskich. No ładnie się to składa, bo przecież od miasta, akurat w tym wszystkim za dużo od miasta oczywiście, nie zależy. Oczywiście, ja tak? Nie mówię, że to jest zasługa. Nie zależy od miasta, ale nie można jak zgłaszaliśmy pretensje do prezydenta, że ani ściągają inwestorów, ani jak to wszystko teraz ruszyło, to daje to obraz sympatycznego miasta, dobrze skomunikowanego. No, jesteśmy lepsi jak Gorzów. No, co tu dużo mówić, ta estakada zabytkowa, ale nie ma tych instalacji elektrycznych i w mojej ocenie nigdy nie będzie. Panie Kazimierzu? No tutaj rzeczywiście to są decyzje państwa odnośnie budowy dróg ekspresowych. Natomiast mieliśmy taki okres trzyletniego zastoju w budowie trójki, trzy sezony. Parę lat temu ta budowa była wstrzymana, pieniądze poszły na południową obwodnicę Warszawy i myśmy wtedy bardzo mocno jako Rada Miasta występowali, myśmy kilka apeli przyjęli w tej sprawie i to nie jest tak, że takie działania... Nawet koledzy, przepraszam, że przerwę, rozmawialiśmy z północy tym się zachwycali, że... Tak zachwycali, może złe słowo, ale patrzyli w stronę Zielonej Góry, że tutaj radni potrafią wysłać taki czytelny sygnał. Jeżeli coś na górze dzieje się, co dotyczy nas, to panowie zawsze reagują. No na północy... No tak, nie ale wracając do kolei, no oni są ulokowani jak są, to po pierwsze. Linia kolejowa, może to głupio mówię, no jest jaka jest, czyli nie jest zelektryfikowana i powtórzę to jeszcze raz, o północy, moim zdaniem nie będzie i tutaj się nie ma co napinać, tylko myślę, że oni powinni w tej swojej rzeczywistości szukać najlepszych rozwiązań, bo to, że nie ma instalacji elektrycznych do pociągów elektrycznych jeszcze nie kończy świata. To no tutaj, proszę wrócić do tego wątku. Jeśli chodzi o linię przez Gorzów, chociaż jesteśmy w telewizji zielonogórskiej, ale ponieważ poruszyliśmy ten temat, więc PKP Polskie Linie Kolejowe, ta spółka przystąpiła do opracowania studium wykonalności, w którym jednym z elementów jest analiza zasadności budowy linii elektrycznej przez Gorzów. Znaczy elektryfikacji linii. To jest Krzyż-Kostrzyn, tak. Więc to jest już w tej chwili poddawane takim merytorycznym analizom. A wracając do S3, to chciałem zwrócić uwagę, że no bo irytujemy się, że stoimy w kurkach, częściowo one są spowodowane kończeniem tej inwestycji, ale częściowo naszymi nieumiejętnościami. Nie zawsze, jeszcze chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak wielką zmianą jakościową jest wybudowanie tej drogi. Przy czym, jeżeli chodzi o
jakby autorstwo, tak? To przecież pierwsze koncepcje były gdzieś tam za czasów SLD i AWS-u, gdzieś tam przygotowywano te inwestycje, potem PiS, sama Sternaka, PiS pod między Gorzowem a Szczecinem, rząd PiS-u jakby uruchomił te inwestycje, potem było to kontynuowane przez rządy Platformy Obywatelskiej, teraz znowu obecne rządy PiS-u kończą te inwestycje, więc to jest wysiłek. Jakby, chcę zwrócić uwagę na taki fenomen kontynuacji tego, tak, konsekwencji, że nie jest to przedmiotem oczywiście zwalczania się politycznego, jakiś, tylko dzięki temu ta inwestycja zmieni oblicze, uważam, tych miast, które przy tej trasie oczywiście są położone. Te jest efekty, to chyba najbardziej charakterystyczny korytarz na tę chwilę łączący północ z południem. Które widzimy zarówno na strefach w Nowej Soli, w Zielonej Górze, w Międzyrzeczu, no w Gorzowie tam teraz trochę brakuje terenów, to jest między innymi zasługa pośród wielu elementów, tak, ale tego, że będzie bardzo dobra infrastruktura, której no na przykład nie ma jeszcze cały czas między Poznaniem a Wrocławiem. Dokładnie. Panowie, komunikacyjnie nam się zrobiło, to zostaniemy przy tematach komunikacyjnych, ale przeniesiemy się do Zielonej Góry, konkretnie na skrzyżowanie Wyszyńskiego i Wojska Polskiego, bo tam mamy informację o tym, że do tego ronda, które ma się tam pojawić, upragnionego przez zmotoryzowanych, bo większość osób, które przepytałem przy tym skrzyżowaniu, mówią o tym, że fajnie by było, gdyby pojawiło się tam to rondo. Pierwszy argument i chyba najważniejszy to bezpieczeństwo. Skupmy się na tym, panie Kazimierzu, pan dwa słowa, udało nam się zamienić w ubiegłym tygodniu. Pan mówił, że już czekamy tylko na decyzję. No, dzisiaj w radiu słyszałem informację, że ta decyzja ministra kultury, jakby zdejmująca ochronę konserwatorską. Z tego baraczku, no to sytuacja była taka... Ale już zapadła ta decyzja? Tak, dzisiaj w Radiu Zielonego Góra. Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia nie było tak, tej decyzji. Więc no, budynek pozostanie, bo to sam ten przedwojenny budynek jest jakimś takim elementem zabytkowym i reliktem tej kultury winiarskiej w Zielonej Górze. Natomiast no, na pewno nie ten baraczek, który blokował. Oczywiście. To no, pan radny Bocheński doskonale wie, jakim problemem jest przejechanie przez to skrzyżowanie, bo mieszkańcy nam niejednokrotnie zgłaszali prośby, żeby coś z tym zrobić. No, jest tam tak duży ruch, że przy tej geometrii takiej no, niezmienianej od dziesiątek lat, tak, skrzyżowania, no, po prostu nawet nie wiadomo, jak tam bezpiecznie przejechać. Mówi się, szczególnie mam na myśli lewoskręt z ulicy Wyszyńskiego w stronę Krosnobrzeńskiego, w stronę Uniwersytetu, więc tutaj... W ogóle to obniżenie, ten spadek prowokuje do prędkości, tam, to prawda, tam samochód to na trójce szybko jedzie. I teraz ustaw się w lewo, przejeżdżają, jak są sprytni, to trzech kolegów, koleżanek, kierowców przejedzie. Jeżeli nie, to jedno auto w lewo skręcie. Ale widzę, że po tej informacji o tym, że jest ta zgoda, to już takie ciśnienie trochę zeszło, już można na spokojnie o tym skrzyżowaniu porozmawiać, bo do tej pory to bardzo, jest... Bardzo zabiegałem o wyjazd z Francuskiej w prawo, z osiedla. I dopiero wtedy dowiedziałem się, co to jest za wydarzenie techniczne. Tak, żeby dobudować prawoskręt, tak, żeby się spokojnie, bo ci z lewoskrętem sobie poczekają, a ten prawo. Jak ja usłyszałem, co trzeba zrobić, żeby to zrobić i ile to będzie kosztowało. Nowa linia ciepłownicza, energetyczna, przepusty. Boże kochany, sobie myślę, czy my tam w tym świecie nie za bardzo galopujemy w różne strony, ale z kolei ja o tym już nie dyskutowałem, bo ja się na tym nie znam, tak? Tylko jak usłyszałem, że taki lewy pas może kosztować około miliona złotych, takie osobie w jedną stronę. No to lepiej zdecydowanie poczekać i zrobić to wszystko za jednym zamachem. Tak, panowie, a zapytam... Bo to wszystko będzie musiało być robione. A zapytam o to, co ma się wydarzyć dalej, bo od tego ronda, o którym rozmawiamy, przy tym skrzyżowaniu, pojawia się taka informacja, że jest zlecone przygotowanie dokumentacji na to, żeby od tego ronda do ronda przy ulicy Prostej, czyli tam wzdłuż tych wszystkich marketów, zrobić czteropasmową drogę. Ja pracowałem na Zaciszu dziesiątki lat, tak, mieszkałem na Przyjaźni, więc to w moich okolicach. Powiem szczerze, że jestem trochę zdziwiony i jedynym argumentem za
to są grunty, tereny. Jest miejsce na wybudowanie tego dojazdu z tego ronda. Bo dla mnie na logikę to powinno pójść do tego ronda wzdłuż osiedla. No z kolei ludzie, którzy tam mieszkają, wiem, że były analizy, spotkania i dyskusje i mówią, wy nam nie puszczajcie tutaj czteropasmówki przez osiedle. Gdzieś ta, gdzieś to osiedle zacisze, gdzieś ta racja jest, tak? Skończyło się na tym, że z tego ronda ma być czteropasmówka tutaj i niech będzie, super. Tam nie będzie kłopotów, tak jak mówię, z terenami, bo tam większość mamy porezerwowane pasy, nic nie jest wybudowane, nikomu nic nie będziemy burzyli, płacili. I wygodniej chyba zjedzie się do tych marketów. Ja pamiętam, jak ten market jeden po drugim tam zaczęły się otwierać, to sami mieszkańcy Zacisza mówili, że jest to aleja marketów, tak to gdzieś tam. No dobra, tylko później trzeba, jadąc na Krosno, trzeba skręcić w prawo. A tam już nie poszalejesz. Panie Kazimierzu? Więc to, no to, no, to jest tak, jak się, przepraszam, to jest tak, jak się w nabytej infrastrukturze szuka rozwiązań. Każdy ma jakieś obciążenie, jakieś wady. Oczywiście, panie Kazimierzu. Myślę, że na pewno głos mieszkańców Zacisza, jako tych osób najbliżej tam mieszkających, jest bardzo ważny, ale wydaje mi się, że niefortunne ze strony Urzędu Miasta było nazywanie tego poszerzenia, przepraszam, ulicy Zacisze trasą aglomeracyjną. I w ogóle budowanie takiej koncepcji, że to ta trasa aglomeracyjna będzie szła ulicą Działkową i właśnie tym Zaciszem, bo wtedy ja rzeczywiście się nie dziwię, że mieszkańcy Zacisza no, się zaniepokoili, że cały ruch tranzytowy przez Zacisze, od strony Krosna do centrum miasta pójdzie przez Zacisze, dokładnie. W zasadzie przez Zacisze i to rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli mówimy tylko o pewnym elemencie takim, żeby drugą jezdnię dobudować właśnie wzdłuż tych marketów. Usprawnić przepływy. To jest to po prostu usprawnienie przepływów i obsługa tego dużego ruchu do tych sklepów i dojazdu do osiedla. Wydaje mi się, że to raczej powinno upłynnić ruch, więc jakby zmniejszyć nawet uciążliwość. Oczywiście, tak. Ruchu samochodowego, który będzie płynny. To będzie element pasa aglomeracyjnej, czy to jest jeszcze za wcześnie? No, tak to było prezentowane, tak? No niefortunnie, może, moim zdaniem. No ale to już my o tym dyskutujemy, tak? Mieszkańcy patrzą, co z tego będą mieli, czy to się nazywa tak, czy tak, to czy to im ulży, czy im utrudni. Też myślę, że trasa aglomeracyjna po prostu, jeżeli będzie kontynuowana, to powinna mieć taki przebieg, jak kiedyś w studium w kierunku WIU, warunkowania zagospodarowania przestrzennego ją wyznaczono gdzieś tam w okolicach ulicy Poluszowej, także taki przebieg od lat tam jest, także on omijałby te główne osiedla. Tak, i to był, pamiętam dokładnie tę linię gdzieś tam na mapie miasta, to rzeczywiście omija, wyprowadza ludzi z miasta i nie przeszkadza nikomu. No mam nadzieję, że to w tę stronę pójdzie. Ja też jestem zdania, że te cztery pasy na Zaciszu bardzo często tamtędy jeżdżą, one usprawnią ruch, bo tam jest po prostu wąsko. Jeżeli zjeżdża się z tego skrzyżowania, to tam po prostu niżej już robi się problem. Jeszcze mamy zatrzymujące się autobusy MZK na jezdni, plus osoby, które gdzieś tam próbują zjechać czy wyjechać z marketu, to generuje korki. Panowie, pięknie dziękuję za wizytę w naszym studiu. To był taki komunikacyjny punkt widzenia, nie tylko jeżeli chodzi o Zieloną Górę, ale też mieliśmy i port w Babimoście i trochę o kolei, o trasie. A to szybkiej. Pierwszy raz uczestniczę w dyskusji o komunikacji, bo ja się na tym nie znam. Na taką szeroką skalę, ale bardzo cenne uwagi, panie Andrzeju. Marszałek musiał się szczególnie jeżeli chodzi o porty w Babimoście, myślę, że widzą ta wiedza też się przyda. Pięknie dziękuję. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Bocheński, Zielona Razem, Łukasz Chybiński, to był program Stary Rynek 1. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.